Wrażenia świetne, pełen sukces, skład był pełen, wszyscy, którzy deklarowali się, dotarli. No i to też miało zwrócenie w wyniku, każdy chciał się pokazać, każdy coś dał od siebie. Poszukiwaliśmy miejsca do sportowej integracji zespołu, jest nas coraz więcej, z coraz większej ilości placówek, coraz rzadziej mamy okazję się widywać. Alkohol nie może być jednym powodem do spotkań. Rywal nie odstawał tak bardzo, jak wskazywałby na to wynik, nas było też, nie da się ukryć, dużo więcej, trochę zjedliśmy ich kondycyjnie. Natomiast nie da się ukryć, że u nas też wszystkie gwiazdy, które zakładaliśmy, będą przychodzić dość na zmianę. Dzisiaj zjawiły się w komplecie, stąd realnie mogliśmy wystawić dwa składy, jeden rezerwowy. Pytanie, czym zajmuje się wasza? Zajmujemy się kredytami, hipotekami, inwestycjami, funduszami, akcjami. Wszystkim tym, na czym można zarobić, w jaki sposób można zainwestować. Jaki jest cel waszej drużyny w tej trzeciej lidze? Chcecie walczyć o awans, czy raczej miejsce? W ciągu trzech rund chcemy być w pierwszej lidze. Pozdrawiam całą drużynę, pozdrawiam przede wszystkim nasze gwiazdy, Marka, Łukasza, Kubę. Pozdrawiam wszystkich pracowników banków i całą moją rodzinę, Dianę, Lilę i Maxa.